Hej wszystkim z tej strony Soa, to jest kolejna misja ze StarCrafta. Zapłata za czerwoną skałę pozwoliła nam stanąć na nogach. Dlaczego ten cały tosz jest na pokładzie? Chciał porozmawiać z panem osobiście, komandorze. Chodzi o wspólne prowadzenie jakichś interesów. Próbowałeś się czegoś o nim dowiedzieć? Oczywiście. Nie jest piratem. To ponoć były duch. Przed swoim zniknięciem był jednym z najlepszych zabójców Dominium. Teraz Mengsk nienawidzi go prawie równie mocno co ciebie. Już go lubię. Ale lepiej miejmy na niego oko. Tak jest. No to mamy ninja na pokładzie, czarnego. Ha! Czarnego. Nie dosyć, że czarny jest czarnoskóry, to jeszcze ma czarne ubranie. I jest ghostem. Taki z niego czarny. Zobaczmy, co mają do powiedzenia w newsach o nas. Donny Vermilion, UNN. Wasze pierwsze, ostatnie i jedyne źródło prawdy. Dzisiaj Kate Lockwell odsłoni przed nami tajemnicę wojny toczonej przez nasze dzielne duchy, które zmagają się z bezwzględnym, ukrytym wrogiem. Dziękuję, Donny. Rozmawiam z Dominium zajmującym się. Z naszych informacji wynika, że pan oraz państwo zajęci jesteście. Co może nam powiedzieć pan na ten temat? Nie mogę wyjawić zbyt wiele, Kate. Ale zapewniam cię, że jego nie unikną. Spodziewamy się, że wszystkich ich... Myślę, że wszyscy dzisiaj będziemy spać spokojnie, wiedząc, że czuwają nad nami żołnierze Dominium. Donny Vermilion, oglądają państwo UNN. No to ładnie, to sobie żeśmy sobie pogadali. Najemników nie ruszamy, bo nas nie interesują jak zwykle. Chodźmy do zbrojowni. Może w zbrojowni coś jest, konsola zbrojowni. Żniwiarze czu... No nie wiem, statki kosmiczne może. To by się przydało. No. Kupmy lepiej to, żeby nasze czołgi za bardzo nas nie zabijały, bo to nam się chyba najbardziej przyda z moją umiejętnością grania. Jest pewne, że będziemy walić po sobie. Sprawdźmy, czy jesteśmy jeszcze coś w stanie wynaleźć. O, jesteśmy. O, a to? O, jakiś transportowiec. I wyspy... Wyspecjalizowana jednostka do... Taki pies, pamiętam. Psy były i trans... Psy... Psy są niezłe chyba, wiecie. Ale ten transportowiec też może być fajny. Nie wiem, co bardziej brać. Czy psy, czy transportowiec? Chyba transportowiec, wiecie. Może mi się przydać. Jak będzie jakaś misja, że będzie trzeba gdzieś przerzucić się przez ten, to... transportowiec, jazda. I lecimy, mostek. Dobra, odlatujemy stąd na kolejną misję. Mieliśmy ostatnio 3 do wyboru, jedną zrobiliśmy, ale jest kolejna. Belshir. Belshir jest rzadko spotykany gaz, który protosi nazywają oddechem istnienia. Uważają, że to może być prezent od bogów. Nazywamy go terrazytem. Dla odpowiedniego kupca wart jest fortunę. Oczywiście protosi pozabijają nas, jeśli zostaniemy nakryci na ich świętej ziemi. No, przynajmniej spróbują. No to ładnie, chyba będziemy gaz kradli, wiecie? Wygląda na to, że królowa Ostrzy już wie, kto nam płaci za artefakt. Dobra, dajmy coś z protosami. Dawno nie było misji z protosami, więc no róbmy sobie protoską misję. Dużo ładniej niż na czerwonej skale, co? Staram się unikać walki z protosami. Jakoś mi to nie podchodzi. To nie żadni starzy protosi, ale fanatycy zwani Taldarim. Uważają, że Terrazyt jest świętym podarunkiem Selnaga. Nazywają go oddechem istnienia. Jeśli Taldarimowie wprowadzą swoje jednostki powietrzne, to już po nas. Słon, wczytaj plany Goliatów w fabryce. Jeśli ich pociski przeciwpowietrzne nadal są tak dobre, może nam się udać. Dobra, kowboju. Załaduję dane techniczne Goliata, abyśmy mogli je produkować. Jak mamy dostać się do Terrazytu? Widzisz te ołtarze? Taldarimscy mistycy postawili je, żeby zbierać Terrazyt. Musimy się tylko do nich dobrać.
Nasze ERK będą mogły przenieść Terrazyt. Musimy tylko zapewnić im ochronę. Przy odrobinie szczęścia zdobędziemy wszystko, zanim znajdą nas Taldarimowie. Dobra, bierzmy się za to. Coś czuję, że nam się nie uda. Niezauważonym ukraść Terrazyt. No ale spróbujmy, nie? Spróbujmy. Jak słyszeliście, powiedział do tego krasnoluda całego naszego, żeby wczytał plany tego Goliatów. Goliaty to są jednostki ze StarCrafta 1, które mają takie rakiety przeciwpowietrzne. Dość dobre po prostu przeciwpowietrzne jednostki naziemne. O. Tak bym powiedział. Herbatka mi się kończy. Ale to nic, bo mam wachlarz. Patrzcie na to. Ha! A teraz składam go. A teraz rozkładam. A teraz składam. No i tyle. I możemy już grać. Z tego co widzę, no klikaj myszko. Co, myszka mi się zepsuła? O, działa, dobra. Co się dzieje? Zwarty i gotowy. Jest, szefie. Dobra, tu budujemy to. Tu budujemy oczywiście działko, żeby nam mogło strzelać, znaczy karabinek. Podaję współrzędne miejsc z Terrazytem, bracie. To powinno ułatwić nam życie. Nasze ERK mogą zbierać kanistry z Terrazytem i je przenosić. Odłączenie kanistra trwa chwilę. Uważaj więc na nie. Rozbudowa ukończona. Ciekawe, w sumie mam dość dużo mobilnych jednostek. Myślę, że najpierw się tutaj trochę obronię, bo ja nie jestem pewien, czy oni mnie będą atakować, czy nie. Ale widząc tutaj turę, to wydaje mi się, że chyba będą jednak. Kurde, pewnie na pewno mnie będą. No dobra, tutaj rozbudowałem, mogę ten... Fajnie, że mam, bo widzicie, teraz tu bym miał 3 RK i tu bym miał 3 RK, żeby mi wydobywały, ale ja już sobie to rozbudowałem na tyle, że nie potrzebuję tak dużo RK. Świetna sprawa. Tu będę musiał się gdzieś zbudować zaraz. Rozbudować, znaczy. Dobra, to już stawiam. Tutaj nie mam co stawiać właściwie. O, jakiś czołg to by się przydał, co? Tak do może takiej pierwszej obrony. ERK gotowy. No, skauta tu jakiegoś puszczę. Pewnie zginie jako pierwszy. Załatwiony. Pewnie już tu będą ci. Biorę się za to. A, nie ma ich. Ciekawe. Jestem ciekaw, czy im cały gaz ukradnę za jednym razem. Czy będą musieli trochę będę musiał więcej pokombinować. No, wydobywaj. O, nieźle. Ty, oni się zaraz skapną, że ja tu coś psuję. Przyjdą i go zabiją, no ale nic. Zobaczymy, może nam się uda akurat. Tu sobie jakiś postawmy bunkier, o. Te Goliaty nam przypasują. Tu jest ok, tu jest ok. Tu byśmy, myślę, zrobili tak. Marudera. No, już nie mam tego. Supplya. Zawsze to samo, ludzie. Zawsze to samo. Transmisja przychodząca. Oj, już się skapnęli. Była świętym miejscem Taltarimów, zanim Terranie wyruszyli ku gwiazdom. Natychmiast opuśćcie to miejsce. Moment. Potrzebujemy tylko trochę tego gazu i już nas nie ma. Nie. Nie sprofanujesz oddechu istnienia. Taldarimowie, zabić wszystkich, którzy chcą zbezcześcić nasze ołtarze. Oj, się zaczęło, panowie. Protosi się mobilizują, komandorze. Zdaje się, że gdy zaczniemy zbierać Terrazyt, zaatakują nasze ERK. Radzę zbierać tylko z jednego miejsca naraz i to z silną eskortą. Dobra robota, bracie. Mamy pierwszy kanister. Czas ruszać. No i się zaczęło. Już nie wiem, co powiedzieć. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu. Wspaniale. Taldarimowie zapieczętowują ołtarze Terrazytu. Jeśli ich nie powstrzymamy... Nie. Kurde, no musimy powstrzymać, bo będzie zaraz dupa z nami, a nie ten... Jasna sprawa.
Dobra. No, rozwalmy go. Oczywiście! No nie, kurde, zapieczętowali, fuck. Muszę tych porobić, wiecie? No i zapieczętowali jeden. Jak mi więcej zapieczętuje, to będzie dupa zaraz. Dobra, a tu będziemy chyba tych więcej stawiać po prostu. Oczywiście oni potrzebują pełno tych budyneczków. Baraków znaczy się. No i tyle, co mam powiedzieć. No więcej baraków potrzebują. Przybył ponury żniwiarz. Za mało minerałów. Tutaj postawmy sobie jeszcze turret, bo coś czuję, że oni tu wpadną po prostu za niedługo, naloty nam zrobią i będzie po nas. Potrzebne dodatkowe magazyny. Goliat aktywny. Goliat aktywny. Tutaj sobie ponaprawiajmy może. A ty potem wróć. Tu też jakiś był? Aha, ty też wróć. Ty też wróć. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu. No, tego im nie puścimy, ołtarza Terrazytu. Tutaj już wjeżdżamy na pełnej, wiecie? A to zrobimy w taki sposób. Patrzcie na to, patrzcie na to. Dobra, poszedł. Teraz się wycofujemy. Po prostu rozwaliłem im tego proba. Który to robił, który tu coś pieczętował, nie? I tyle, co miałem zrobić. Dobra, tu myślę, że zbudujemy z dwa czołgi jeszcze. Tu trochę więcej może żniwiarzy. A jest chyba git. O. Chodźcie tu żniwiarze. Co, nie mam już tego SCV, żeby mi naprawiali. Do tych jednostek powietrznych to by się, kurde, 10 razy bardziej przydały ten. Ale może goliaty są niezłe. Wiecie, co by się przydało? Nie, nie wiecie, skąd macie wiedzieć. No, dajmy sobie medyka. Masz coś, co mógłbym zabić? Coś tu pieczętują? Chyba nie. Dobra. Mamy czołg. Pokaż, na co cię stać! Mamy czołg. Jadymy! Śmiało! Dobra. O kurde, no tu się wrąbałem. Jest już lekarz. Masz coś, co mógłbym zabić? No. O fuck, zaatakowali mnie. O, wiedziałem, że tak będzie i dobrze, że zbudowałem te turrety. Zaszyłeś mnie. Powiem wam, że idealnie nawet. O, jakieś lagi czy coś? Dobra. Mamy przerąbane. Tu jest jakiś artefakt. Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu. Dobra. Gdzie jest ten drugi mój ten SCV? Dobra. Śmiałe posunięcie, panie Reynor. Zbierać Terrazyt z dwóch miejsc jednocześnie. Na pewno trudniej będzie opędzić się od Taldarimów. Dokładnie. Ale im szybciej skończymy, tym szybciej opuścimy tę skałę. Potrzebne dodatkowe magazyny. To twoja torsa. Robi się. Za mało minerałów. Co jest naszym celem? O, zaczyna się! Trzeba rozwalić? Co to jest za akcję? Zróbmy to. Jestem ciekaw, czy mi się uda tam na ninja wskoczyć. Oj, 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 oj. Może mi się uda, tylko mi coś myszka nie działa. Aha, dobra, już wiem, bo mi myszka nie działa. O nie, czekajcie, nie, 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 wracać, wracać, wracać. Gdzie oni to pieczętują, bo już zapomniałem. Tu nie, aha, dobra, tam, kurde, zapieczętowali.
Świetnie ci idzie. Tak trzymaj. A ile mamy ich zebrać? 7. Dobra, przybył ponury żniwiarz. No i co tak długo? Gadaj! Pokaż na co cię stać! Nigdy nie jadę spokojnie! No dawaj! No. Kurde, znów swoje jednostkę atakowałem, no co za szajs. Dobra, trzeba rozwalić tego. Tu przeciwlotnicze. Znaczy muszę przeciw... Ogólnie to jest dużo rzeczy robię i nie będę wam teraz tutaj opowiadał, bo... Aż się nie mogę skupić z tego wszystkiego. Wiecie co? Tutaj muszę się przedostać. Szybko, 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 szybko. Szybko. Dobra. No, 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 no. Lećcie, 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 moje ptaszki. Lećcie, zabijcie go. Kurde, udało się. Ja, fuck, ale było blisko. Dobra. No nie, 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 tylko nie to, nie w tym momencie. Dobra. No nie, nie, nie! Co ja robię? Co ja robię? Przyjąłem. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazy. Dobra. Muszę się pozbierać, co? Pozbieraj się do kupy. Co to jest warte? Kupa roboty, co? Goria. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Za mało minerałów. Śmierć wysoka. Lękaj się żniwiarza. Dobra, trzeba tu przeskoczyć szybko. No oczywiście. Dobra, i spieprzamy stąd. Tak, w rzeczy samej. Nie ma co kombinować za bardzo. Lepiej poślijcie po worki na ciała. No poślijcie lepiej po worki na ciała, bo... Gotowy do drogi! Lepiej, żebym tego nie żałował. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Ja te wszystkie minerały podziałem, powiedzcie mi. Dobra. Składamy te czołgi i przesuwamy się dalej, bo jak na razie to stanąłem po prostu w miejscu. O, niszcie, 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 niszcie. No niszcie ten, naprawiajcie Goliaty, bo to są jedyne jednostki, które im mogą zagrozić. Czemu tego nie rozwalacie? Dobra, Goliat aktywny. Wiecie czego mi brakuje? Wikingów mi brakuje i zaraz tu stawiam ten. Czy ja już postawiłem go? Nie, nie postawiłem. Dobra. Gotowy do akcji. Komu spuścić marko? Mam to. Oj, oj, oj. So, 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 so. Baza jest atakowana. Uwaga. Taldarimowy zapieczętowują. Dobra.
Gdzie? Którzy? Dobra, muszę tutaj lecieć szybko. Dobra. No i lećcie tu moje ptaszki, zabić go. Dobra. Lećcie tu, wyzbierajcie dalej. Może coś w tym być, że ja tu mam za mało jednostek trochę. Dobra, tu mi się robią, no i zaczynamy robić te. Wiecie, o kogo chodzi. Przybył ponury żniwiarz. Te jednostki takie, no. Dokładnie o tym mówię. Zobaczmy, czy tu coś jest. W porządku. Zwarty i gotowy. O, kradni. Gotowy do akcji. No, zabijamy. Zabijamy, mamy drugi artefakt. Czekałem na ciebie. Dobra. Jasne. O nie, powiedzcie mi, że się zaraz jeszcze bardziej wkurzą niż ten. Oddechu istnienia. Nie, proszę. Ostrożnie, bracie. Wyślą swoje statki, żeby zniszczyć nasze ERK. Zestrzel je szybko, albo już po nas. Manto. No tego to na pewno nie wytrzymam. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Tedrasy. No chyba ich porąbało. Siedzę w tym buzy! O, ładnie. No to tego zapieczętowywania to już na pewno nie obronię. Zrobimy tak. Raz, dwa, raz, dwa. No i tu wikingi musimy porobić, no co porobimy? Mamy już ponad połowę wymaganych kanistrów. No mamy, tylko że oni już dwa zapieczętowali i zaraz będą mieli jeszcze więcej zapieczętowanych, a ja nie mam co kurde robić. Tutaj. Ci już są dostępni, są. Gotowy do akcji. Już co sobie zapiszę. Darimowie, każdy zamknięty ołtarz oddala nas od celu. Musisz posłać tam chłopaków i ich powstrzymać. No muszę, ale to wiecie, że to nie jest takie proste. Gotowy do plądrowania. Baza jest atakowana. Fuck, teraz z drugiej strony atakują. I to jeszcze jakąś siłą, o fuck. No nie. O, naprawiać! Co się dzieje? Ruszaj się! Złe wieści? Śmiało! Dojdą czy nie? Uda się, dobra. Przybył ponury żniwiarz. Gotowy do plądrowania. No ładnie, ładnie, powiem wam. Jest masakra. Bo teraz mi ten... No teraz mi znów zapieczętują kolejny mi jeszcze trzech brakuje, tak? Szczerze powiedziawszy, może mi się jakieś na ninja uda zrobić. Raz, dwa, trzy, no kurde, dałoby się tutaj po prostu je podkraść tak na szybko. Gotowy do akcji. Uwaga, Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Tergazytu. Gotowy do plądrowania. Zatankowany, gotowy do drogi. Rusza. Może być. Oj. Czemu nie dałbym rady? No i mam kurde 4 Reapery w plecy, tak? Bo one tam skoczą i zginą, bo co mają zrobić? Wystraszyłeś mnie! Co to jest? O, może nawet nie 4. Udało się coś tutaj obronić. Twoje ERK są atakowane. A on tędy chciał przejść, no. Znaczy, chciał przejść, kurde. Tędy to ja go posłałem, jak debil jakiś. Gotowy do plądrowania. Oczywiście. Gaz nam się skończył. Lepiej, żebym tego nie założył. Dobra. Jest już lekarz. Czekałem na ciebie.
No to nic, to idziemy tutaj, tak? Coś się tak napali. Nie mogę się doczekać. Załatwione. Gadaj! Rozwalmy im te działka, może to coś pomoże. Przynajmniej w przechodzeniu. Dobra. O! Oczywiście! O, zaczyna się! No nawet nieźle, powiem wam. Coś się tu powoli zaczyna dziać. Sam nie dam rady. Za mało. O, fuck. Dobra. Coś tu bronimy. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu. No dawaj! Jest już lekarz. Ruchy! No. Haha, udało się. Jednego strzała dostał i zniknął. Dobra, czyli jest pozytywnie. Gotowy do plądrowania. Ja sobie tu podjadę. To działko rozwalę. Tutaj chłopakami podjadę. O, coś mi tu teleportują. Ale chyba będzie spoko. Dobra. No i teraz muszę tak, tym ERK to zbierać. Tym ERK to zbierać i właściwie jesteśmy nawet trochę w domu. Tylko, że jak teraz walniemy trupa tutaj, to jest po nas. O właśnie, o tym mówię. Nie mam czołgu. Gdzie jest... Aha, tu jest mój czołg. No to trochę wyjaśnia. Dobra. Waga ciężka! Waga ciężka. Przydałaby się nam pomoc. Dałem na ciebie. Lepiej, żebym tego nie dał. Gdzie jest mój czołg? Rozłóż się, bo zaraz będzie jadka jakaś. Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu. No i znów ninja akcję trzeba będzie zrobić, żeby ich zabić. No i wracamy. Dobra. I co? Jeszcze jeden nam zostanie. Dobra. O, a jest spoko, dobra. Chyba się wybronimy, wiecie? Znaczy ten to powinien gdzieś tu iść, nie? Dobra. Idziemy tutaj zabić tych, którzy tutaj chcą zamknąć ten. A nikt nie chce zamknąć, czyli jest w porządku. Ty i twoi rekieterzy, nie tylko w gębie, jesteście mocni. Potrzebny nam jeszcze tylko jeden kanister. O, to może być trudne, powiem wam. Zazwyczaj ostatni kanister, czy cokolwiek ostatnie, jest najtrudniejsze do załatwienia. Więc ja sobie zapiszę. Żebyśmy nie wylądowali z ręką, wiecie gdzie. Musimy powstrzymać tych lekkomyślnych Terran. Dobra. Wszystkich. Gotowy do akcji. Gotowy do plądrowania. Dobra.
bronimy się tutaj. Dobrze, że tych ERK nie mogę zabrać ze sobą, jak ich zaznaczam, bo by było ciężko, powiem wam. No, bijcie ich i teraz tych. A, fajnie, że wpadają pojedynczo. O kurde, ilu idzie. A nie, dobra, zamykają. Zapieczętowują, mogą sobie pieczętować. Dobra, wracaj z tym, mój kolego. Szeregu, chłopaki. A my go idziemy osłaniać. Doja, aktywny. Nie mogę się... Gotowy do plądrowania. Dołożyć komuś? Chcesz ze mną zacząć? No ładnie, żeśmy im od protosi nie mogą... A czekajcie, bo znajdź relikt jeszcze. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu. Nie widzę nigdzie reliktu, może tu gdzieś będzie. Pole minerałów wyczerpane. Tak? Wiecie co, zapiszę sobie. I tym wszystkim tutaj idę. Lepiej, żebym tego nie zauważył. Bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj może być ten. Ten artefakt cały, nie? Na razie mają 4 ołtarze zapieczone. O kur... O fuck! To tutaj to na pewno... O! A nie, dobra, to nie ten kryształ. Trochę przesadziłem, powiem wam. Dobra. Zgaduję, że to nie tutaj jest. Musimy spowolnić działania Taldarimów. Spoko, spoko. Już 5 gejzerów. Nic się nie stanie z gejzerami. Nam się nic nie stanie od tych gejzerów. Bo robimy to wyjątkowo dobrze. Po prostu. Zdominowaliśmy tą mapkę. I teraz jedyne, co nam jest potrzebne... Za mało wyspanów. O, za mało wyspanów. Możemy tylko marinów robić. A niech robi... Róbmy marinów chociaż. Chodzi o to, że ja bym, że nie wiem, czy gdzieś tu na dole mapy nie ma tego itemu, nie wiem, poza, wiecie, poza tym, gdzie ja mogę się do tego. O, fuck, ilu ich jest. A, dużo ich jest, ale te nasi, ci nasi marinsi to nie są zwykli marinsi, pamiętajcie, tylko, o, fuck, ale na to na pewno będą za słabi. Dobra, o, o, tu jest chyba ten artefakt. O, idziemy tam. Nie, 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 nie. Jak to zrobić? Dobra, mam plan. Wiecie, co ja zrobię? Ja tam po prostu polecę kamikadze. Fuck. Dobra. Chyba o tym jednym muszę tylko albo wiecie co? Albo spróbujemy wszystkich tam pójść. Niedobrze. Jeśli Taldarimowie odetną Terrazyt, nie starczy go dla nas. Idziemy tam wszystkim, co mamy, wiecie? Czy oni coś jeszcze pieczętują, czy nie? Ogólnie teraz chodzi o to, żeby wszystkie jednostki zebrać. Zapiszmy. Na jakimś innym zapisie. To już taki bardziej taka ninja akcja. I spróbujemy po prostu przedostać się wszystkimi jednostkami naraz. Wiele z nich zginie, ale to poświęcenie nie pójdzie na marne. Nie, bo tu dwa działka są po drodze. No dwóch działek na pewno nie rozwalimy, ale mówię. Nie będziemy musieli, bo wydaje mi się, że to by jak turret defense, nie dadzą rady. O, dokładnie. I tyle, nie? I oddajemy. Śmiało! I gotowe. To już ostatni kanister. Chyba nadużyliśmy już czyjejś gościnności, chłopaki. Świetna sprawa. Dwie pieczeny na jednym ogniu upiekliśmy. Bo i ten, i w karnistry żeśmy misję zrobili, i trzy do protosów żeśmy sobie znaleźli. Super. Jest git. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku już będziemy przeciwko Zergom i chyba przeciwko Terranom grać. Nie wiem, którą misję wybiorę. Cześć!